Kiedy człowiek chce być kimś więcej, żyje pragnieniem ziemskim. Nawet w czynieniu dobra chcemy zachowywać umiar. Są więc granice, które stawiamy także na tej płaszczyźnie. Tymczasem Bóg pokonał wszelkie granice, aby objawić nam swoją miłość. Jezus nie tylko, że stał się człowiekiem, ale zajął miejsce ostatniego z ludzi. Ksiądz arcybiskup Fulton Sheen powiedział, że pragnienie czegoś więcej jest pragnieniem ludzkim. Kiedy człowiek chce być kimś więcej, żyje pragnieniem ziemskim. Kiedy chce czegoś mniej, aby służyć innym, żyje pragnieniem niebiańskim. Przecież nikogo z nas nie omijają życiowe krzyże. To właśnie wtedy mamy szansę, aby zająć ostatnie miejsce i służyć tym, którzy naszej służby potrzebują. Wówczas miłość staje się czymś jeszcze bardziej duchowym, jeszcze głębiej szlachetnym, a w nas zachodzi przemiana. Nie pragniemy już tego, co ziemskie, ale tego, co niebiańskie.